Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest Grid of Man i dzisiaj wypadamy sobie ostatnią technologię, a konkretnie technologię wytwarzania stali. Stal jest bardziej trwała od żelaza, jest po prostu lepsza. Do dzisiaj wykorzystujemy stal i tu rozpoczniemy już sobie powoli produkcję stali i będziemy po prostu tą stal wytwarzać. Jak najbardziej po wybadaniu stali nie możemy już nic innego wybadać, nie dostajemy też chyba żadnego osiągnięcia, chyba że już je dostałem, a nie zauważyłem. No i właściwie na tym kończy się nasza ścieżka badania technologii. Być może twórcy mają jeszcze coś zamiar dodać, bo na przykład można byłoby dodać łodzie, można byłoby dodać wiele różnych rzeczy. Ale dlaczego o tym pomyślałem, bo zasadniczo niepotrzebne mi są tutaj łodzie, to wam pokażę już za chwilę, ale może obejrzyjmy sobie osadę. Tutaj mamy długie mury, mury, które wiodą z jednej wioski do drugiej, tworząc bardzo dobrą drogę komunikacji, która jest na dodatek dobrze chroniona, więc jesteśmy teraz w sumie jedną osadą, połączyłem te dwie osady. Naprawdę moim zdaniem to super wygląda. Takie same długie mury posiadały Ateny, więc jesteśmy, można powiedzieć, Atenami na miarę Dune of Man. Tutaj mamy posąg, który już ostatnio chyba, jeśli dobrze pamiętam, widzieliście. Tu jest nasza wspaniała stajnia na wzgórzu. Ona jest wcale nie chroniona, ale nikt jej nie atakuje. Tutaj doszły dwa mosty, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj i tutaj. Ale chyba najciekawszą rzeczą jest ten piękny kopiec tuż za kamiennym kręgiem. Pojawia się piękny, śliczny kopiec. Postaram się wrzucić, jak wyglądała budowa tego kopca, bo mamy ją nagraną. Też pokażę, jak wyglądała budowa tego posągu. Mam parę takich fajnych rzeczy nagranych. Naprawdę fajnie to wygląda. Jeśli natomiast chodzi o osadę, no to ona już jest na tyle zautomatyzowana i na tyle odporna na ataki, bo tutaj widzimy, mamy całkiem sporą nadwyżkę miejsc dla ludzi. Jest to spowodowane tym, że ostatni atak był dość, można powiedzieć, spory i po prostu mocno naruszył nasze mury i dlatego tak wielu ludzi poległo. Jednak pomimo tego wiele po prostu rzeczy przetrwało. Tu już produkujemy sobie, to są, jeśli dobrze pamiętam, kolczugi i też skórzane pancerze. Tutaj produkujemy w krawcu ubrania, tutaj sobie produkujemy, przetwarzamy płótno, więc tworzymy płótno, więc naprawdę wszystko to fajnie funkcjonuje. To jest bardziej taka osada produkcyjna. Tu jest niewiele domków, w sumie tu jest więcej tych domków i tu mamy też taką, można powiedzieć, strefę produkcji. Jeśli natomiast chodzi o jedzenie, no to tak to zazwyczaj wygląda. Natomiast tutaj jeszcze mamy to będzie zarządzanie i statystyki i dobrobyt 88, więc to jest bardzo dobry wynik i prestiż 736 na 1000, więc jak najbardziej tutaj ten prestiż jest bardzo wysoki. Tutaj nie mamy właściwie murów, ale tu nikt nie atakuje. Tu mamy dolmena, trochę kurhanów się pojawiło, jest też kopiec, on dość dobrze, można powiedzieć, funkcjonuje, nie ma z tym najmniejszego problemu, możemy tam całkiem dużo ciał zapakować. Nie pamiętam ile dokładnie, 20, o, tutaj jest widoczne, więc wioska jest na tyle zautomatyzowana, że nie ma tutaj większych problemów z utrzymaniem jej. I co do tego pomysłu, żeby wybudować osadę gdzieś indziej. Oni, nasi mali kochani osadnicy, są, powiedziałbym, czasami lekko tępi. Jak najbardziej spełniają swoją rolę osadników, dobrze im się żyje i dobrze potrafią sobie poradzić z zadaniami, które mają, jakby to powiedzieć, obrębie jednego rejonu. Kiedy oni mają pokombinować z dalszym wyjściem, to strasznie się gubią i ja już po prostu troszeczkę testowałem ich inteligencję i inteligencja jest porażająco słaba, więc będzie z tym problem, przyznam się, i będę chciał zrobić tą wioskę chyba tutaj. Bo ona jest w miarę blisko. Tutaj nie widzę większego sensu. O, kasztany wpadły. O, trzech osadzie. Co ty masz ciekawego? No, aj, to akurat jest ciekawe. Czasami konia przywiozą i wtedy warto się zaangażować za tego konia. No, ale teraz przy takiej ilości produkcji, te sieci i tak dalej, to w ogóle to nie ma stanowić żadnego problemu, żeby
wyrobić tą ilość. O, stalowy topór też są zdobyczne przedmioty, więc nie masz z tym najmniejszego problemu. Dobra. O, pięknie. Koń i 3 razy groch, jeśli dobrze pamiętam. Więc naprawdę tutaj to wszystko dobrze funkcjonuje. Albo tą wioskę zrobić tutaj, bo tu jest taka w miarę otwarta polana. Tutaj, albo czekajcie, bo to miało być gdzie indziej. Nie, tutaj. Tutaj. Żeby oni nie mieli to maksymalnie daleko, bo oni w tym momencie zaczną kombinować, a jak oni zaczną kombinować, to oni upadną, więc tego bym wolał uniknąć. No niestety tak to wygląda, że jeszcze w tej grze nie ma systemu pod przenoszenie wioski. Nikt tego nie przewidział, że ktoś będzie próbował taki eksperyment przeprowadzić. Szczerze powiedziawszy, sam tego nie przewidywałem na początku, ale oczywiście spróbuję coś takiego zrobić taką małą kolonię już niepołączoną, bo to jest, można powiedzieć, połączona, to jest właśnie kolonia tej wioski, która tutaj powstała, to są po prostu jedna wielka osada. W sumie można byłoby tu kompletnie wszystko zabudować i wyglądałoby to jak najbardziej dobrze i funkcjonowałoby dobrze. Jakim cudem ty umarłeś z głodu w środku wioski? Dobry jesteś. Popisał się. Ale teraz chciałbym wam pokazać coś, co w sumie. Co w sumie ostatnio, może nie powiedzieć, odkryłem, ale znalazłem i po prostu znałem, że może być to coś ciekawego. Jak najbardziej prowadzenie serii w troszeczkę innych warunkach może być ciekawe. Zaraz do was wracam. Więc jesteśmy już w menu i pokażę wam coś ciekawego. Oprócz wyzwań, które możemy przeprowadzić, bo da się coś takiego zrobić, i oprócz tutaj trochę innych warunków, w których będziemy się rozwijać, to są wyzwania od społeczności, bądź wyzwania, bardziej wyzwania, scenariusze od społeczności. I może zacznijmy od Dune of Civilization. Jest to dość ciekawe, dlatego że tutaj mamy ekstremalne warunki. I weźmy sobie archipelag. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to byłem szczerze powiedziawszy mocno tym zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wyglądać. O co chodzi? Zaraz zobaczymy. No, wygląda to fajnie, jak ktoś może pomyśleć na pierwszy rzut oka. Jednak tak nie jest. Tu mamy masę wody. Zaznaczam, nie mamy technologii tworzenia łodzi w tej grze, a nie wiem, jak daleko można przerzucić most. Czy on ma jakieś ograniczenie? Czy możemy zrobić most z jednego krańca wyspy na drugi? No, w tym momencie większość największych mostów na naszej planecie się chowa. Jest mało zasobów. Drzew to tu jest bardzo, bardzo mało, więc będzie ciężko. Jeśli kogoś interesuje, to tu wycinki nie poprowadzimy sobie. Tu jest koniec mapy, znaczy można teoretycznie spróbować. No, tu sobie nic nie wejdziemy z wycinką czy z czymkolwiek. Nie ma praktycznie patyków, nie znalazłem ich tutaj. Są gdzieś tam na jakiejś wysepce, ale to po prostu będzie tak ciężkie do rozegrania, że głowa boli. Jeśli chodzi o kamień, to znalazłem może. Kamień akurat nie ma problemu. Tu on jest i on jest nawet, co można powiedzieć, spoko. Problem jest z krzemieniem. Ja go tu jeszcze nie zlokalizowałem, a jeździłem po tej mapie, jeździłem, latałem po tej mapie. Jeździć to tu za bardzo się nie da, bardziej pływać. No, latałem po tej mapie dobrą chwilę i nie zlokalizowałem krzemienia. Nawet na tym instynkcie szukałem go i powiem wam, jest problem. Tu nie ma połowy surowców, które normalnie wykorzystujemy. No, wybudowanie mostu to będzie cud, tu nie ma drzew. Nie wiem, jak jest z tym zalesieniem tutaj, bo to zalesienie działa po prostu momentami słabo. Tutaj jest trochę więcej drzew i tu mamy chyba megalit. Tak, to nie jest krzemień, to nie jest coś, co mnie interesuje, więc naprawdę to wygląda ciekawie. Ale to nie jest jedyne ekstremalne. Ekstremalna mapa, którą mamy do czynienia. Nie, nie, nie. Jeśli chcemy się pobawić naprawdę na ekstremalnych warunkach, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że dobrze kliknąłem. Oaza na pustyni. Dosłownie, na pustyni. Brak jedzenia to będzie naprawdę duży problem, dlatego że tu mamy. Dobra, trochę tych zwierząt jest. Ale no, poza tym, to mamy gdzieś tutaj krzemień. To jest jedna zaleta, jest tu krzemień. Tu mamy kamienia trochę, tu mamy trochę krzemienia, więc tu na
obrzeżach mapy coś jest, ale jaka jest temperatura? Nie, temperatura nie jest zła, ale poza tym, to oprócz tego zbiornika wodnego i tych paru drzew, które się pojawiają jakimś cudem na tym zbiorniku wodnym, nie ma absolutnie nic. Jeśli by zaczynaliśmy w erze rolniczej, to genialne miejsce pod budowę pól. No, po prostu nigdzie nam nic nie będzie przeszkadzało, ale jeśli zaczniemy teraz, to to będzie. Znajdź tu patyk. To jest kwestia, to jest przemyślenie tego wszystkiego. Znajdź tu patyk, tu nie znajdziesz patyka. Więc to też jest ciekawy scenariusz, który mógłbym próbować rozegrać. Wyjdziemy sobie, jeszcze wam pokażę jedną mapkę. Można tego moda na spokojnie sprawdzić, jest na Steamie. Krater meteorytu. Na pewno krater meteorytu być może by w ten sposób nie wyglądał, ale fantazja twórcy jest wręcz bym powiedział, już wiecie co się stanie zaraz, niesamowita. Też jest bardzo mało rzeczy, które można tutaj eksploatować. Bardzo ciężko jest tu w ogóle z jakimkolwiek transportem. Ja nie wiem, jak tu się będziemy transportować w ogóle, jaki to ma w ogóle sens, nie? Ale teraz z ciekawych rzeczy. Tu można zrobić fortecę doskonałą, o ile ktoś się tutaj dostanie. Właściwie. Ej. Ej, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Czwóreczka. Biegnie ktoś tam? No dobra, ja wam pomogę podjąć dobrą decyzję. O nie, 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 tu na górę, na górę. Którą górę? Tą górę. Ja wam pomogę podjąć dobrą decyzję. Chodźcie tu. Tu. Szybko. Gdzie są moje mikromróweczki teraz? To są mikro teraz mróweczki. Oni tam nawet całkiem nieźle sobie radzą, ale tu się kończy miejsce, gdzie oni mogą dojść, nie? Są po prostu miejsca nie do przejścia, nie? O, ho, ho. Tu się pewnie dostać nie możecie, prawda? Teoretycznie da się coś tu wybudować, ale praktycznie to oni tutaj nie wlezą, więc no naprawdę wygląda to. Ojej, nawet ich zgubiłem. No, naokoło muszą leść, więc to wygląda po prostu tragicznie. Będziemy tutaj właściwie egzystować. No, naprawdę fatalna sytuacja. Niby wszystko mamy, ale jesteśmy zamknięci, więc to też jest coś ciekawego. Jest jeszcze lodowa pustynia, ale ona się właściwie niewiele różni. Tak, właściwie niewiele różni się od tej tutaj pustyni. Jest to po prostu trochę więcej drzew. Nie, drzew nie ma, jest trochę więcej materiałów. O. Są bliżej, o. Jest też bardzo fajna, realistyczna epoka kamienia łupanego. Epoka kamienia po prostu. Więc czym się właściwie to różni od no po prostu od standardowej gry? Zaraz pokażę. Pokażę wam to na Nilu, bo to na Nilu najlepiej widać. To jest właściwie modyfikacja, która modyfikuje nieco postępy nasze, dlatego że zacznijmy od tego, może, że mamy więcej ludzi na sam początek. Tu jest tych ludzi znacznie, znacznie więcej. Zaraz ogarnę te patyki, żebyście już nie mieli problemów z patykami. To macie tu patyki, sio. O. I mamy więcej od razu ludzi na sam początek. Jest już 41, że niby dużo łatwiej nam będzie się zarządzało tą osadą, więc mamy większe możliwości rozwoju, bo tych ludzi można lepiej poprzydzielać, będziemy się szybciej rozwijać. Ale za to mamy więcej punktów do wybadania konkretnych rzeczy. Naprawdę musimy się postarać, żeby wejść do kolejnej ery i w ogóle, żeby cokolwiek wybadać. No i jeszcze taka najważniejsza kwestia, wygląda to inaczej, wygląda mi się, wydaje to faktycznie, jak to twórca opisuje, ładniej. Ta roślinność jest bardziej bujna. Te zwierzęta mi się wydaje, one przeszły lekkie, powiedziałbym, no lifting, jeśli chodzi o wygląd. One wyglądają, chociaż one bardzo się nie różnią, takie jest wrażenie może ogólne, że to wszystko lepiej wygląda. Tutaj widzicie, mamy sobie trawę w rzece. Trawę, trzcinę, chyba tak się to powinno nazywać.
Jako jakieś po prostu roślinki rosną sobie w tej rzeczce. Mapa jest, wydaje mi się, mniejsza. I ta piękna mapa kończy się właśnie tutaj taką ostrą granicą. To by twórca mógł jakoś poprawić, ale nie chcę się czepiać, bo to też to wymaga mnóstwo pracy, wygląda też bardzo, bardzo ładnie. I tutaj mówię, że technologia łodzi właśnie w takich miejscach by się przydała, bo tu mamy dużo takich miejsc jakby wylewowych i tutaj łodzie by się sprawdziły po prostu genialnie, nie? Po prostu byłoby to coś fantastycznego. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz w tej 10 tysięcy, bo tu jest jakaś tropikalna sawanna, chyba, jeśli dobrze pamiętam, jeśli tak to przeczytałem. I ogólnie tam jest dużo materiałów do przetwarzania, nie ma większego problemu. O, tu w ogóle jest fantastyczna sprawa. Mnóstwo zwierzyny. O, na przykład tu, no to mam już totalnie zwierzyny mnóstwo, w ogóle rzeka fantastycznie. Nie, płaski teren, później rolnictwo to tylko rozwijać. 10 tysięcy lat temu mogłoby to. 12 tysięcy lat temu mogłoby to tak wyglądać. Trzeba zaznaczyć, że jakiś czas temu Sahara, może nie jakiś czas temu, już spory czas temu, była w sumie bardzo przyjaznym miejscem do życia. Tam ludzie normalnie funkcjonowali. Gdzie mam tę osadę? Aha, ona jest tutaj. No. Oni sobie tam funkcjonowali bardzo dobrze, więc to dopiero zmiany klimatu doprowadziły, które są sprawą naturalną, doprowadziły do tego, że Sahara stała się pustynią. Wcześniej tak to nie wyglądało. Być może taka sawanna istniała i dopiero później w wyniku zmiany klimatu, które są naturalnym procesem, klimat cały czas przechodzi przemiany i to jest sprawa naturalna. My mamy na to minimalny wpływ, szczerze powiedziawszy. Ziemia żyje swoim życiem i jak się coś stanie, na przykład walnie wielki wulkan, superwulkan, Yellowstone na przykład, no to nieważne ile wyprodukują Chiny dwutlenku węgla, on wywali w ciągu sekundy więcej. Więc to jest moja opinia dotycząca zmian klimatu. Jesteśmy malutkimi pyłkami, które nie mają większego wpływu na to, czy będzie, czy ta Ziemia będzie wyglądała. Na pewno wpływ mamy, ale nie aż taki, żeby nie wiem, wszystko pozmieniać, doprowadzić do tego, że planeta nagle upadnie. O, no i tak to wygląda, więc to jest moja opinia i nikt się z nią zgadzać nie musi. Po prostu przemiany na planecie Ziemia były zawsze, zresztą najprawdopodobniej w momencie, w którym jesteśmy, przechodzimy jeden z przeskoków, czyli z jednego etapu zimniejszego do cieplejszego, a potem z cieplejszego do zimniejszego. Jeszcze nam lodowce dadzą popalić, więc spokojnie z tym trzeba podejść. Owszem, trzeba wszystko szanować, trzeba o to dbać, bo to jest ważne, ale na pewne rzeczy naprawdę nie mamy wpływu i to jest moment, kiedy nam się klimat zmieni i z takiej pięknej Sahary pełnej życia dostaniemy pustynię. A później, albo na odwrót, z pięknej pustyni dostaniemy piękną sawannę. No i no dobra, już koniec tej dygresji mojej, bo się rozgadałem. Więc takie mody są, to naprawdę ładnie wygląda i zastanawiam się, jak wygląda rozgrywka w tym wszystkim. No tutaj to jest w ogóle proste, no bo mnóstwo jedzenia, mnóstwo roślin, wszystko można zbierać, no wszystko pod nosem, więc są owszem trudniejsze scenariusze i ja taki scenariusz zamierzam pokazać tutaj. Nie tak, co ja robię? Cofnij, tu. Na przykład, no nie wiem, o tutaj step. Też trzeba zaznaczyć, że w tym okresie linia brzegowa wyglądała inaczej niż aktualnie. No, to jest spoko, tylko mniej rzeczy do zbierania, nie? Tu nie mamy takiej bujnej roślinności. No, nie, aż takie ciężkie to nie będzie. Może wykarmić ludzi będzie ciężko, chociaż tu mnóstwo jest jedzenia, ale nie, to nie będzie totalna. Zaraz powiem, o co mi chodzi, bo chcę to zobrazować. Tu by można było jeszcze jedną ciekawą rzecz rozwinąć, bo wtedy linia brzegowa nie wyglądała jak teraz. Tutaj, jeszcze pod koniec epoki lodowcowej, mieliśmy normalnie ląd. Tutaj najprawdopodobniej też znajdował się ląd, to wszystko jest zalane.
Tu też był ląd, więc całkiem inaczej to wyglądało. To jak wygląda Ziemia teraz, nie jest porównywalne z tym, jak wyglądała kiedyś, więc te zmiany były znaczne. To by też był ciekawy element, żeby na przykład tu umieścić cywilizację, nie? W jakichś takich miejscach, gdzie potem na przykład może podejść woda lub coś w tym rodzaju. Ja wiem, że może teraz przesadam i twórcy nigdy nawet o tym nie myśleli, ale naprawdę Dune of Man to jest gra z potencjałem, którym można tak kombinować, że aż głowa mała. Jeszcze nie mamy zbyt dużo modów, ale mi się wydaje, że naprawdę jeśli się postarają gracze, no to którzy umią modować gry, bo to też trzeba umieć zrobić, też trzeba umieć to wszystko odpowiednio przygotować, to naprawdę może być coś ciekawego. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, czy chcecie, żebym zagrał w którejś z tych właśnie modów, któryś z scenariuszy. Można znaleźć po prostu gdzie. Ja postaram się to wrzucić też na Facebooka właśnie linki do tych modów. I pod filmem, jak to wygląda, żeby mogliście wybrać sobie miejsce, gdzie miałbym zagrać. Proszę was, tylko nie tutaj. I gdzie miałbym zagrać, i jakby to, i po prostu wtedy poprowadzę tą kampanię już w całkiem zmienionym wyglądzie, właśnie z modami. Oczywiście też postaram się w naszej grze, którą toczymy, po prostu stworzyć tą wioskę odrębną. Więc jak widzicie, jeszcze trochę materiału nam pozostało do omówienia. Chyba że już stwierdzicie, że po prostu nie ma to sensu, że to będzie tak samo wyglądało. Jeśli stwierdzicie jednak, że ma to sens, jest warto zagrać jest w te mody, no to po prostu jak najbardziej wtedy na spokojnie możemy sobie ogarnąć właśnie rozgrywkę w którymś z modów i może to naprawdę być momentami dziwne albo śmieszne, więc ja się z wami żegnam. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarz jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!